Radio M 107,6 FM. Rozmowa poranka. Naszym gościem dziś w rozmowie poranka jest pan dr Melchior Szczepanik, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. A porozmawiamy o naszych zachodnich sąsiadach, o Niemcach, a właściwie o rządzie niemieckim, o nowej koalicji, o nowym kanclerzu. Po 16 latach kierowania rządem niemieckim odeszła na emeryturę przynajmniej polityczną Angela Merkel. Panie doktorze, według pana co było największym wyzwaniem, największym zadaniem i największym dorobkiem pani Angeli Merkel? Ona sama w wywiadzie dla Deutsche Welle mówiła ostatnio, że to głównie dwie rzeczy, zmasowany napływ uchodźców i pandemia koronawirusa. No ale po drodze była też aneksja Krymu na przykład. Co jeszcze? Nord Stream 2? No, ostatnia dekada to nie był łatwy czas dla Unii Europejskiej. Mówi się o niej jako takiej dekadzie kryzysów. Zaczęła się kryzysem gospodarczym. Potem mieliśmy kryzys uchodźczy, a następnie Brexit. No i takie coraz trudniejsze relacje z Rosją i Chinami, więc to był trudny czas dla Unii Europejskiej, ale Merkel jest chwalona za to, że udało jej się, czy była rzeczniczką spójności Unii Europejskiej i no, często takim w czasie negocjacji europejskich działała na rzecz kompromisu i na rzecz zachowania jedności europejskiej i za to jest chwalona, ale nie zawsze tak było. To znaczy były też sytuacje, kiedy w momencie, kiedy podjęła decyzję, no to działała już nie oglądając się szczególnie na inne państwa członkowskie. Tak było na przykład w czasie kryzysu migracyjnego w 2015 roku. Więc te oceny Merkel, powiedziałbym, są takie różnorodne. Niektórzy podkreślają właśnie ten fakt, że była takim strażnikiem jedności europejskiej. A to dlatego, że interes Europy był dla niej tak ważny, czy dlatego, że to był interes Niemiec? Bo niektórzy komentatorzy tak mówili, że rzeczywiście była taką osobą szukającą zgody w Unii, ale dlatego, że to się opłacało dla Niemców. No, na pewno Unia Europejska funkcjonująca sprawnie, Unia Europejska, w której nie ma jakichś szczególnych zadrażnień, czy to między północą a południem, jak w kwestiach gospodarczych, czy między wschodem a zachodem, jak w kwestiach migracyjnych, służy interesowi Niemiec. To jest jasne, ale powiedziałbym też, że ta strategia Merkel obliczona właśnie na utrzymanie jedności Unii Europejskiej, no ona służyła też interesowi innych państw i przyczyniła się do stabilności Unii Europejskiej. Chociaż oczywiście były trudne momenty i tak jak powiedziałem, ona ma swoich krytyków. Panie doktorze, teraz rządy przejmuje Olaf Scholz, był wicekanclerzem, będzie kanclerzem, socjalista. Co jest ważniejsze, to, że on jako socjalista będzie kanclerzem, czy to, że cały rząd będzie tworzyć SPD, Zieloni i FDP, czyli takie połączenie, no właśnie, zielonych, liberałów, socjalistów. Zieloni będą mieli wpływ na sprawy zagraniczne na przykład. Co jest ważniejsze? Więc tak jak pan powiedział, rząd tworzy partia, która była partnerem koalicyjnym chrześcijańskiej demokracji w poprzednim rządzie, więc na pewno jest to pewnym, zapowiada to pewną kontynuację strategii czy celów Merkel, ale mamy też dwie nowe partie, które wchodzą do rządu i jeśli przyjrzymy się umowie koalicyjnej, no to możemy znaleźć tam takich kilka elementów, które jednak stanowią pewne odejście od polityki, którą realizowała Merkel i jej rząd. Powiedziałbym, że to odejście jest widoczne w kilku dziedzinach, chociażby w polityce klimatycznej. Pod wpływem zielonych ten rząd deklaruje taką bardziej zdecydowaną politykę klimatyczną i chęć realizacji bardziej ambitnych celów, jeżeli chodzi na przykład o rozwój energetyki odnawialnej czy odchodzenie od węgla. No właśnie, to się uda. Tutaj tylko się na chwilę zatrzymajmy. To się uda Niemcom, dlatego że nasi górnicy często podkreślają, że tak się Polskę krytykuje za emisję CO2, za wydobycie węgla, ale przecież Niemcy ostatnio zwiększali wydobycie i zużywanie węgla w gospodarce, deklarując coś innego. Więc uda im się teraz rzeczywiście od tego odejść, czy to będą słowa?
Ja tutaj nie ryzykowałbym jakiejś takiej bardzo jednoznacznej oceny. Oni w umowie koalicyjnej, jeśli chodzi na przykład o odejście od węgla, no to podkreślono tam, że ta data, rok 2030, to jest data idealna, ale nie takie wiążące zobowiązanie. To znaczy widać, że partie koalicyjne zdają sobie sprawę, że nie jest to, łatwe zadanie. Nie chcą przyjmować jakiejś takiej wiążącej daty, z której mogliby się nie wywiązać, ale wskazują jednak taki jednoznaczny kierunek i podkreślają, że będą się starali, żeby to odejście od węgla miało miejsce jak najszybciej, czyli w przypadku Niemiec w roku 2030. Przerwałem panu, a pan wymieniał kolejne punkty, tu pewnie, jak sądzę, migranci i sprawa federalizacji Unii Europejskiej, tak? To główne punkty także. Tak, jeśli chodzi o przyszłość Unii Europejskiej, no to jest zapowiedź, mamy do czynienia z zapowiedzią bardziej aktywnej polityki. Jak wcześniej wspomniałem, Merkel była dość ostrożna, jeżeli chodzi o zmiany w Unii Europejskiej. Zależało jej, żeby jednak utrzymać jedność państw członkowskich. Tutaj ze strony nowego rządu mamy zapowiedź dążenia do zmiany traktatów i pewnych reform instytucjonalnych, to znaczy wyeliminowanie jednomyślności tam, gdzie ona jeszcze obowiązuje. Ona obowiązuje już w niewielu dziedzinach, na przykład w polityce podatkowej czy w sprawach zagranicznych, a także wprowadzenie na przykład takich list transnarodowych w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz wybór przewodniczącego komisji w ramach takiej procedury wiodących kandydatów. To byłaby pewna zmiana instytucjonalna. Jeśli chodzi o zmiany, no to mamy też bardziej otwarte stanowisko w kwestiach reform reguł fiskalnych Unii Europejskiej. Te reguły dotyczą możliwości zadłużania się przez państwa członkowskie. One mają ograniczać tę właśnie możliwość zadłużania się, czyli chronić Unię przed zbyt dużym długiem publicznym w państwach członkowskich. I tutaj widać, że partie koalicyjne są nieco bardziej otwarte do negocjacji, do reform tych reguł. One są krytykowane po pierwsze dlatego, że są zbyt skomplikowane, a po drugie dlatego, że wielu ekonomistów uważa, że w obecnych czasach, w czasie z jednej strony niskich stóp procentowych, a z drugiej trudnej sytuacji gospodarczej, te większe długi są dopuszczalne dlatego, żeby zwiększyć inwestycje i zdynamizować gospodarkę europejską. Więc tutaj ze strony nowego rządu mamy większą otwartość do negocjacji. I wreszcie polityka zagraniczna. I tutaj nowy rząd deklaruje, podobnie jak na arenie europejskiej, taki większy aktywizm, czyli gotowość do bardziej asertywnej, bardziej dynamicznej obrony europejskich wartości, europejskich interesów. Chodzi na przykład nie tylko o prawa człowieka i demokrację, ale także o zrównoważony rozwój, czyli promocję polityki klimatycznej na arenie międzynarodowej oraz także promocję pewnych europejskich standardów dotyczących gospodarki, wymiany handlowej, nowych technologii. Tutaj celem Unii Europejskiej jest właśnie taka dynamiczna promocja standardów, tak żeby to nie Unia musiała dostosowywać się do standardów narzucanych przez inne państwa, takie jak Chiny, tylko żeby sposób, w jaki jest prowadzona światowa gospodarka, no, był wyznaczany przez te reguły europejskie. Panie doktorze, to zanim zapytam jeszcze, a zapytam za chwilę o wpływ na Polskę, czy też oczekiwania Niemiec, nowego rządu co do Polski, to zapytam, skoro pan mówi o polityce międzynarodowej, no to przede wszystkim Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, te trzy kraje, które są niezwykle istotne. Trochę nie zwracamy uwagi na Chiny, ale to napięcie między Chinami i Stanami Zjednoczonymi jest tu kluczowe. Jak Niemcy, jakim partnerem będą dla Stanów Zjednoczonych? Bo był moment, kiedy w Polsce zaczynało panować takie przekonanie, że stajemy się bardziej kluczowym partnerem USA w czasach Donalda Trumpa, który tam nawet na Niemców trochę pochukiwał. To się chyba, to chyba wróciło do poprzedniego wariantu, czyli jednak Niemcy są partnerem Stanów, głównym w Europie. Tak będzie?
Tak, jeśli spojrzymy na treść umowy koalicyjnej, to widać, że partie, które wkrótce obejmą władzę w Niemczech, no, widzą Stany Zjednoczone jako bardzo ważnego partnera i kwestia obrony porządku multilateralnego opartego na wartościach, na zasadach prawa międzynarodowego jest mocno podkreślona w umowie. Jest też tam wzmianka, że polityka Niemiec i Unii Europejskiej wobec Chin będzie tworzona na podstawie ścisłych konsultacji ze Stanami Zjednoczonymi, więc można powiedzieć, że w tej umowie znalazł się taki zestaw dobrych intencji, jeżeli chodzi o współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. To nie jest tylko polityka międzynarodowa, ale właśnie relacje handlowe, kwestia nowych technologii, więc tutaj mamy zdecydowane nastawienie na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście Unia Europejska dąży do tego, żeby wzmacniać swoją pozycję gospodarczą, rozwijać nowe technologie, poprawiać dostęp do surowców, więc tutaj możemy mieć pewne kwestie sporne ze Stanami Zjednoczonymi. No na przykład jeżeli chodzi o funkcjonowanie tych tak zwanych cyfrowych gigantów, Google'a, Facebooka, Amazona, Unia Europejska pewnie chciałaby bardziej ściślej regulować działalność tych firm, ale ogólnie rzecz biorąc te perspektywy współpracy ze Stanami Zjednoczonymi rysują się dosyć pozytywnie. Jest tutaj taki zdecydowany kurs na to, żeby to był kluczowy partner Unii Europejskiej w sprawach międzynarodowych. To zapytam jeszcze na koniec, ale to nie jest najmniej ważny temat oczywiście, o relacje z Polską. Jak się mogą ułożyć teraz? Czy tu nastąpi rewolucja, czy ewolucyjna zmiana, czy będzie tak jak do tej pory? Czego mogą nowe władze niemieckie, co mogą powiedzieć nowe władze niemieckie dotychczasowym władzom polskim na przykład? Ja nie spodziewam się rewolucji. Jest kilka elementów programu nowej koalicji, które są zgodne z tymi postulatami, które Polska promuje w polityce europejskiej. No, chociażby już ten podkreślona ścisła współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, także podkreślenie tego, że NATO jest kluczowe dla bezpieczeństwa europejskiego. Jeśli chodzi o takie trudniejsze elementy, no to polityka klimatyczna rysuje się jako pewne wyzwanie, bo jak powiedziałem, nowy rząd będzie promował bardziej ambitne cele. One dla Polski mogą być trudne do spełnienia, ale jest tutaj też pewne pole do współpracy, no bo Zieloni nie tylko promują te ambitniejsze cele klimatyczne, ale też zakładają, że niektóre państwa potrzebują większego unijnego wsparcia. Więc tutaj możemy liczyć na to, że Zieloni takie unijne wsparcie dla państw, gdzie ta zielona transformacja wymaga czasu i pieniędzy, zagwarantują. No i wreszcie te kwestie dotyczące praworządności nie będą łatwym elementem relacji. Rząd niemiecki wezwał komisję do wykorzystania tego mechanizmu warunkowości, który umożliwia zamrożenie części funduszy dla państw, które są oskarżane o naruszanie praworządności, więc ta kwestia może być kwestią problematyczną. Będziemy zapewne jeszcze dopytywać, bo rząd zaczyna dopiero urzędowanie, jeszcze nawet nie został zaprzysiężony, no ale jest to jakieś nowe otwarcie. Bardzo dziękuję. Pan dr Melchior Szczepanik, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, dziś był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozmowa poranka. Radio M 107,6 FM.